We wanted to run, we wanted to fall together. Back then our world seemed so clear and crystal bright. Hej, hej, z tej strony Amy. A przed nami kolejny odcinek z serii Star Stable Aktualizacje. No i Amy się z wami wita, a ja dostałam SMS-a od Sivanatora, dalej nie wiem jak to się czyta, przepraszam. Jojo już tu jest, otrzymałaś SMS, kliknij aby odczytać, jeśli zamkniesz tekst wiadomości, pokaże się ona, kiedy zalogujesz się ponownie. No i klikamy i czytamy. Uwaga, wszyscy Sivanatorzy, Jojo Siva przybywa do Jorwiku, aby wystąpić na wyjątkowym koncercie w dyskotece jej, czyli poza kokardkami mamy też koncert w naszej dyskotece, ale no jeszcze nigdy nie było w sumie czegoś takiego. No w sumie był ten, jak mu tam był Raptor, ale to nie to samo, bo to nie jest prawdziwa osoba. Uwierzysz? Jojo Siva tu jest, ona jest tutaj w Jorwiku. Jojo wykona swój najnowszy utwór zatytułowany Every Girl's Super Girl w dyskotece Forci Pinta. Musisz tam być, a ty? Pojedź na wschód drogą obok domu starego Jaspera. Dyskoteka znajduje się w samym środku Fortu Pinta, wiem. Obok fontanny, nie można jej przegapić. Cieszę się bardzo, chyba, nie wiem, zresztą. Jedź już szybko na koncert! O, gosh, nie emocjonuj się tak bardzo. Zresztą, czemu ty nie jedziesz? No, w każdym razie, jak widzicie już po tytule, bo jakby ja tam jeszcze nie byłam, więc dowiem się po prostu teraz, jak to działa. W każdym razie mamy sobie tytułkę, piosenkę zatytułowaną, że każda dziewczyna jest super dziewczyną. I tak naprawdę myślę, że mimo wszystko, jakby już sam tytuł, nawet nie wiem jaka ta piosenka będzie, podejrzewam, tak nie wiem, po jej stylu, po tych różowych kokardkach i tak dalej, że nie będzie to raczej muzyka w moim guście, taka bardziej, ja wiem, jakaś pop rozrywkowa, tak sądzę, nie wiem, ale mimo wszystko uważam, że jakby sam przekaz tej piosenki jest genialny i tak naprawdę, no nie wiem, to już jest dla mnie mega plus. Szczególnie, że z tego co wiem, ona śpiewa dla młodych dziewczyn, więc to jest tym bardziej ważne, tak, żeby młodym osobom, młodym dziewczynom mówić, że są wartościowe, że powinny się cenić, że powinny, nie wiem, kochać same siebie, myśleć o sobie, dbać o siebie i tak dalej, więc nie przejmować się jakimiś tam niemiłymi komentarzami innych ludzi, dlatego bardzo się cieszę. Mamy tutaj naszą Jojo. Ciekawe, czy to jest jej prawdziwy głos? Może tak. No i zobaczymy, co dalej. Zresztą pierwszy raz jakaś postać mówi, tak, w tej grze mówi, no bo to jest dopiero wow. Pozuje do zdjątek, jak widzicie. Ciekawe. Fajny ten głos, taki chrypliwy trochę, nie wiem. Ciekawy. No dobra, zobaczymy. I co? Ona coś gada jeszcze, czy tylko to zdanie cały czas? No chyba tak. No dobra, i co dalej? Smog. Ojejku, jaka miłość. Co, te koncerty są w jakichś pełnych godzinach, z tego co wiem, tak? No jeszcze zostało troszeczkę, niedużo. Tak więc bałam się, że się spóźnię po prostu. Dlatego, no nie wiem, poczekajmy chwilę. Mam nadzieję, że plakaty tam na ścianach wiszą. Jest jakby takie miejsce tam, jakieś instrumenty, nie wiem, szafa grająca, nie wiem, co to jest, głośniki, więc jakby można tam pójdzie, nie wiem. Te takie, te odgradzające, tylko trochę nie w tą stronę. Zobaczymy. Co ona robi? Ta dziewczynka tak jakoś dziwnie. Jest ten koncert, czy nimo? Bo jakby, no... Stoję aktualnie jak głupia i czekam. Nie no, przydałoby się zrobić cięcie, ale jeszcze mi się nie chce. Jestem leniem wrednym. Dlatego wciąż mam nadzieję, że może jednak za chwilę. Szybka siostra. Piękna nazwa. No dawaj, Jojo, ja tu stoję. Zresztą nie tylko ja. Jak widzicie, trochę dziewczyn tu stoi, czeka, więc no...
Dawaj, mała, dawaj. Nie pozuj do zdjęć, bo nikt ci nie robi zdjęć, w sensie z tobą, nie? Czy ona się właśnie tepnęła? Juj, zaczęło się! Jumpreska, proszę państwa. Myślałam, że będzie szła. Ale nie, tepnęła się. Okej. Okay. Podchodzę tutaj, jak najbliżej się da. Nie wiem, czy stanąć tutaj na tym, czy bliżej niej. O, patrzcie. Jak się podchodzi, to tepie. Ciekawe. Ochroniarze, proszę państwa. Ojejku, ale ta moja postać tańczy, wo, widzicie to? Na całą salę normalnie. Mega. Mega, mega. Inne dziewczyneczki też sobie tańcują. Ta stanęła tak koło mnie blisko. Mamy te same ruchy, proszę państwa, mówię wam. Normalnie mega star będzie w Just Dance Now, mówię wam. Masakra. Mega, mega. Okej. Okay. Ciekawe, jak ona to robi w tej sukience. W sensie, no, nie, że się nie da, ale powinna jej ta sukienka opaść na łeb. Okej. Okay. Machamy łapkami, proszę państwa. Machamy łapkami, proszę państwa. Ten ruch mi się z tą kojarzy troszkę. Ojeju. Ta przynajmniej ma spodnie. Zresztą ja też, to chociaż tyle. Z jednym ruchem z Just Dance w ogóle, chyba z tego, z Disturbi? Nie wiem, tak mi się wydaje. Chociaż nie do końca, ale to chodzenie na boki jest mega, mega. Yo, yo, yo. Nie wiem czemu, ale strasznie jakoś lubię chód w Just Dance. O tym jeszcze nie wspominałam. Tak więc mamy sobie tutaj szaleństwo, szaleństwo. I powiem wam, że nawet sympatyczna jest ta piosenka, jakby, nie wiem, no, nie spodziewałam się. To nadal nie jest dla mnie, tak jak podejrzewałam, to będzie raczej takie rozrywkowe, ale, a moja postać nie umie. O! Nie dość, że stawali na łapach, to jeszcze prawie szpagat. I to takie ten, skrzyżowanie rąk. Super, walnęła mnie w rękę ta. Ej, nie chodź po mnie, dziewczynko. Łe, o! Czuło? Nie wiem, co ona tam napisała. A, patrzcie, patrzcie. Ja też tak umiem, no ba. Prawie. Ale ci. Zresztą stawaj na głowie, chyba nie mam żadnej piosence, ale fajnie razem chodzimy. Super. O, kończyła tańcować. A nie, odsunęłaś trochę ode mnie, tak? Ma dość. Aha, czyli można podejść chyba do końca schodków tylko. Te światełka. Fajnie. Jest, jest ciekawie. I te tęczowe tam coś, nie wiem co to jest, te kwiatuszki. Fajnie. No, to teraz wam pokażę moją postać przodem. Jakby trochę to trwa, ale pomyślałam, że może już posłuchamy do końca, tak? Muzyczki w sumie. Why not? Całkiem fajna sprawa. Myślałam, że już koniec. No, ale chyba nie. Tymi kolanami fajnie macha. Fajne. Ciekawe, czy to jest jakiś prawdziwy układ? Nieźle, nieźle. Chyba taniec się zmienił. Mam rację? A tamta chyba dalej to samo tańczy, ja już nie wiem. Wydaje mi się, że się taniec zmienił, to co ona robi. Jojo. Ciekawe, czy trzeba by kliknąć od nowa, czy jak? Bo moja postać dalej to samo robi. Zapętliła się. Zresztą dziewczynki chyba też. Nie wiem, tak do drugiej piosenki jest inny układ, ciekawe. Czy to jest jakoś związane z tym? Fajne. Chciałam się projektować te tańce. Chociaż ja wiem. To już było. To nie wiem, może mi się pomyliło. Cały czas mnie to śmieszy. Wszystkie takie wysportowane, mówię wam. Jak nie, jak tak. Światło zmieniające się, nie? Czy na podłodze, czy te na suficie. Chociaż z drugiej strony taka dyskoteka w ciągu dnia. W ogóle ta z lewej jest ubrana cała w ten strój Jojo. Wow, szacun. W sumie też bym mogła, ale nie wiem. Ach. Chodzimy, chodzimy, chodzimy. Aha, ta se teraz, aha, ona się kłania, tak? Tak strzelam. Kocham ją i tą muzykę. Cieszę się. Miło mi. Fajnie, że ktoś jest zadowolony.
Dla mnie to tak w sumie obojętne, ale fajnie, tak? Potrafię ogarnąć, że ktoś ma świra na czymś w punkcie, wiecie, w sensie jakiejś znanej osoby, muzyki czyjejś i tak dalej. Super szczęśliwa. Nie wiem, znowu myślałam, że koniec, ale chyba nie. Tak się zastanawiam, czy warto tu dalej sterczeć, czy już powinnam sobie pójść. Tak, wszystko na raz. No nie wiem. Co ciekawe, to źle zabrzmi. Jakby zależnie od spodni mam wrażenie, że te dziewczyny mają inny rozmiar tyłka. Bo w te czarne, te z lewej, potem ta w tych niebieskich, potem ja. Chociaż ja wiem, niby czarny jest szczupla, bo jakby nie da się ustawić kształtu ciała, tak, swojej postaci, więc... Ta znowu po mnie chodzi, normalnie déjà vu. O! Widzicie, jak tepie? Nie da się. To jest ten magiczny, niewidzialny ochroniarz. O! O! Dotąd mogę podejść. Ło, jak blisko niej stoję. Jestem mistrzem. Czemu mnie tepło? Przecież przez chwilkę byłam w stanie tam stać. Byłam w stanie tam stać, mhm. Ej, foch. O! Koniec. To co mogę powiedzieć? To nadal nie do końca mój gust, ale ta melodia, taka, ten fragment melodii, o już można tu wejść, taki egzotyczny, naprawdę, naprawdę ładna nuta i muszę przyznać, że to akurat mi się bardzo podoba. Aha. Okej. Ciekawe, czy ta piosenka, ta Supergirl, nie chcę się całego tytułu wymieniać, czy to jest jakaś prawdziwa jej, nowa, nie wiem, jakaś taka promocja albumu, coś ciekawe. Nie chcę się sprawdzać, jestem leniem. I tam woda, go tam z tych zadań. Nie powinni jej zabrać? Fajnie. Okej. Okay. To idziemy zobaczyć, co tam jest ciekawego dalej. Mamy sobie sklepik z gadżetami. O, a tu mamy... Aha, to jest to Nickelodeon, czy jak to się wymawia. To jest ta stacja taka dla dzieci. Nie miałam pojęcia. Mamy sobie sklepik z gadżetami. Tam pewnie jakieś ciuszki będą tamte, czy jakieś. No nie wiem. Ciekawe, czy coś mi się spodoba. Może to jest różowy i w ogóle... O, jest to ubranko. Bluzki, nie mój gust kompletnie. Zresztą nie mają statów. To też już mogli się chociaż postarać, czy ja wiem. Zresztą wiewiórka sobie śpi. Zresztą też powinnam trochę jakoś stanąć przodem bardziej sama, nie wiem. Gacie, no właśnie, te też tamte okropne, przepraszam. Czapa jeszcze gorsz. Buty, czaprak, nawet taki w miarę sympatyczny, rzekłabym. Siodło, przynajmniej czarne. O głowie. Nawet niezłe. Jaka piękna wstążka, wprawdzie różowa, ale śliczna. Jaka tania. Wow. Muszę ją mieć. No, czyli jednak opłacało się. Kokardka JoJo na grzywę. Kuń nie chce jej nosić. I kokardka na ogon. Fajna kokarda. Tak samo tania, więc no ja się cieszę. Mega, mega. Torba. Te kolorki to nie moja bajka, ale jest, ma śliczny kształt. Jest taka duża. Tamte były takie bardziej kwadratowe czy podłużne, a ta jest taka na boki. No, więc zrobiłam zakupki. O, tam też dziewczynka ma te wstążeczki. Więc mimo wszystko jestem zadowolona i uważam, że było całkiem fajnie. Laska, ja cię nie znam. Ktoś pisze na czacie. Mega. A koń sobie je. Dobra, jest trochę trawy, ale mało. Kamienie je. A co? No. To koń będzie cierpiał, mimo że on powiedział, że on nie chce, ale cóż. Tu mamy te wstążeczki, ale nie wiem, sprzedać, nie sprzedać. No, więc mamy wstążeczkę na głowę. Strasznie się podoba, że jest taka duża. Super, jest super. No i tak wygląda wstążeczka na ogon. No i mamy torbę. W ogóle ciekawe, jak ja tą torbę zmieniłam, skoro wórka dalej siedzi i śpi w tej torbie, nie? W tym samym czasie to magia. No, więc ten odcinek będzie taki krótszy niż zwykle. No nie wiem, po prostu jakoś tak wyszło. Ale no powiedzmy, że niedługo JoJo sobie pójdzie, przynajmniej nie wiem, no boję się, tak? Dlatego pomyślałam, że trzeba to jakoś ogarnąć, tak? Więc możesz wymienić na fajne przedmioty. Okej, okay. Złotówka, ojejku. Znaczy złotówka, no. Jeden szyling Jorwik, tak? Mało, ale zawsze coś. Już raczej nic z tym nie zrobię. No, więc następny odcinek będzie dłuższy, tak sądzę przynajmniej.
No i tak jak mówiłam z Pokemonami, to też jest taka wyjątkowa sytuacja, więc ten i kolejny odcinek będzie bez kamerki i już kolejne będą z. Więc przeplasam, tutaj sobie dziewczynka konia ciąga na sznurku Shiera. Chciałam powiedzieć Shiny, no, Shiny Shiera, uwielbiam. No, więc ja się z wami żegnam. Na screenie, ja nie chcę, przepraszam. Emi się z wami żegna, w sumie Emily. No i cóż, taka tam dyskoteczka, wstążeczki i tak dalej, spotkanie z JoJo. No i niedługo widzimy się w kolejnym odcinku. Pa!